przeżyć, udało się przebić na Warszawę. W dzisiejszym odcinku Ojczyzny Ożarów postaramy się przyjrzeć zjawisku rekonstrukcji historycznych na przykładzie wydarzeń, jakie mają cyklicznie miejsce w powiecie warszawsko-zachodnim. Rekonstrukcja w Łomiankach odbywa się już od kilku lat dzięki wydatnemu wsparciu lokalnych władz i środowiska mieszkańców, którzy współuczestniczą w przygotowaniu i realizacji widowiska, opowiadającego epizod z historii ich najbliższej okolicy. Miejscem rekonstrukcji jest teren klubu wiejskiego Wilczeniec, idealnie nadający się do takich właśnie przedsięwzięć. Jak co roku, również w roku 2014 na polach Wilczeńca stawili się liczni rekonstruktorzy. Kawaleria, działa, wojska pancerne, reprezentowane przez czołgi obu walczących stron. Widzowie ponownie dopisali, było ich ponad 10 tysięcy. Dzięki zaangażowaniu samych uczestników i organizatorów po raz kolejny mogliśmy obejrzeć rekonstrukcję historyczną dramatycznych wydarzeń z dnia 22 września 1939 roku, gdy polskie oddziały pod dowództwem generała Bułtucia usiłowały przebić się do oblężonej Warszawy. Panie Pawle, to już jest kolejna rekonstrukcja tutaj, w Łomiankach. Jaką rolę odgrywa to wydarzenie historyczno-artystyczne w ogóle w życiu gminy Łomianki, podwarszawskiej miejscowości? My szukaliśmy jakiegoś pomysłu na to, jak wyprowadzić ludzi z domu. Ponieważ w tych małych miejscowościach podwarszawskich, które są osiedlami willowymi, tak, tutaj mieszkają ludzie przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej, ciężko znaleźć pomysł na to, żeby po pierwsze tych ludzi wyciągnąć z domu, po drugie stworzyć jakiś pomysł na to, żeby się zaczęli identyfikować z miejscem swojego zamieszkania. I okazało się, że te tradycje 14 pułkułanów jazłowieckich, bitwy pod Łomiankami są takim znakomitym elementem jednoczących wszystkich mieszkańców. Bo w tej armii walczyli praktycznie wszyscy w Wojsku Polskim i dlatego ci ludzie zaczęli przychodzić. Początkowo z ciekawości, a teraz właściwie rozmawiam tutaj z dziesiątkami ludzi, którzy mówią, mój ojciec widział, mój ojciec pamięta, mój dziadek pamiętał, prawda? U mnie są w domu jakieś pamiątki po tych żołnierzach. Nie chcemy mieć populacji w Łomiankach, chcemy mieć społeczeństwo, a budowa społeczeństwa zaczyna się od tego, że zaczyna ono być dumne ze swojej przeszłości, żeby budować przyszłość. Trzeba odnaleźć jakiś fundament gdzieś i ta przeszłość nasza jest takim dobrym fundamentem, że można na nim budować naprawdę fajne rzeczy. Oprócz właściwego widowiska, czyli właściwej bitwy pod Łomiankami w dniu 22 września, jak na ogół w takich wielkich widowiskach historycznych, pokazywano również epizody z innych wydarzeń września 1939 roku. Epizod z internowania żołnierzy polskich na granicy polsko-litewskiej i tu ważna sprawa. Po raz pierwszy zawitali na pola rekonstrukcyjne w Polsce autentyczni litewscy rekonstruktorzy przebrani w mundury niepodległego państwa litewskiego istniejącego do roku 1940. Innym wydarzeniem związanym historycznie z bitwą pod Łomiankami była rekonstrukcja szarży kawaleryjskiej, szarży 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, która miała miejsce stosunkowo niedaleko pod Wólką Węglową. Ta szarża, jak zwykle zresztą działania polskiej kawalerii, szarża na broń białą, szarża w galopie, spotkała się z niesamowitym aplauzem widzów. Duch ułański w narodzie wciąż trwa. Z Polonu Sum kiedyś było takie powiedzenie, prawda? Jeżeli jest Polak, jest koń, to jest już wielka rzecz. Jak jest Polak na koniu, to jest wolność. I myślę, że kwintesencją tej szarży jest takie nasze marzenie o wolności, tak? Że nie tylko tej wolności, tego, co człowiek czuje w czasie cwału, ale tego, że jak widzi polską kawalerię, to czuje, że jest w swoim miejscu, tak? Że w zupełności ten symbol jest w pełni identyfikowalny z nim samym. I to dotyczy każdej polskiej jazdy, tak? Począwszy od jazdy średniowiecznej, kiedy idziemy przez jazdę XVII wieku i husarię, prawda? I wszystkie te, prawda? Kiedy przejdziemy przez XIX wiek i Księstwo Warszawskie,
aż do 20 roku, do najostatniej wielkiej bitwy kawalerii pod Komarowem i 39, który tak naprawdę zakończył dzieje polskiej jazdy w rozumieniu wielkich jednostek kawaleryjskich. A potem przesiedli się na czołgi i tak samo tłukli przeciwnika, wykorzystując tą samą swoją wielką fantazję kawaleryjską. Dla mnie pokazywanie tych koni to jest właśnie spełnienie dziecięcych marzeń. Ja zawsze chciałem zobaczyć polską kawalerię w galopie, zawsze chciałem zobaczyć szarże, przynajmniej tak jak tu 2,5 plutonu kawalerii polskiej z 1939 roku. Pierwsze rekonstrukcje drugowojenne rozpoczęły się w Polsce jeszcze w latach 90. Były one początkowo bardzo skromne. Brakowało mundurów, części oporządzenia, broni, którą można byłoby w sposób bezpieczny używać podczas inscenizacji bitew. W ciągu ostatnich kilkunastu lat stan polskich grup rekonstrukcyjnych znacznie się poprawił. W chwili obecnej możemy oglądać nie tylko dobrze regulaminowo wyekwipowane oddziały piechoty czy kawalerii, ale także uruchomione, odtworzone czołgi, samochody pancerne i motocykle. Rekonstruktorzy coraz większą wagę przykładają do tego, by ich plecaki były wyposażone zgodnie z regulaminem w racje żywnościowe, konserwy, dodatkową bieliznę i środki czystości. Piechota polska, najliczniej reprezentowany rodzaj wojska w 1939 roku, nie różniła się specjalnie od piechoty niemieckiej. Podstawową wielką jednostką taktyczną była dywizja. Mieliśmy 30 takich liniowych dywizji oraz 10 dywizji piechoty rezerwowej. W skład regularnej dywizji piechoty, oprócz formacji czysto strzeleckich, wchodziła artyleria, jednostki rozpoznawcze, łączność, saperzy, służba sanitarna, a także jednostki pomocnicze. Wyszkolenie żołnierza piechoty w armii przedwrześniowej było bardzo dobre. Obejmowało 4 podstawowe segmenty szkoleń. Wyszkolenie strzeleckie, rzecz zupełnie oczywista, saperskie, związane z umiejętnością kopania okopów i wnęk strzeleckich, sanitarno-przeciwgazowe oraz grenadierskie. Oprócz karabinów typu Mauser, stanowiących podstawowe wyposażenie zwykłego żołnierza piechoty, identycznych zresztą jak karabiny używane przez piechotę niemiecką, Polacy używali broni zespołowej, ręcznych i ciężkich karabinów maszynowych, moździerzy, granatników i armat piechoty. Proszę powiedzieć coś na temat munduru i oporządzenia, które pan ma na sobie. Co to za mundur? Jest to mundur drelichowy, mundur letni, mamy także mundury sukienne, no ale z racji pogody także używamy mundurów drelichowych. Karabin to jest Mosin. No i hełm wzór 31, rogatywka do tego, ładownice, to jest całe mundurowanie. To jest sprzęt, w którym żołnierze polscy w 1939 roku właśnie tutaj pod Łomiankami walczyli? Tak, to jest taki sprzęt. Od jak dawna bawi się pan w rekonstrukcję historyczną i co to znaczy dla pana być rekonstruktorem teraz w XXI wieku? Akurat to jest mój pierwszy sezon zabawy w rekonstrukcję, także to jest może piąta, może szósta rekonstrukcja, w której uczestniczę. To jest dla mnie głównie możliwość obcowania z historią, przypomnienia sobie bądź nauczenia się, jak to mogło być w 1939 roku, no i oddanie cześci i hołdu poległym Polakom. A czym się pan zajmuje na co dzień, kiedy pan już zdejmuje z siebie mundur i wraca do Matrixa, jak to się często mówi? Na co dzień jestem studentem, także zajmuję się nauką. Żołnierze, rekonstruktorzy potrafią też najczęściej powiedzieć bardzo wiele na temat jednostki, w której żołnierze się wcielają, jej losów wojennych, dowódców i szlaku bojowego. Proszę powiedzieć, jak pan się nazywa i jaką jednostkę pan reprezentuje? Moje nazwisko Artur Szymański, jestem członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej AA7. Jakby pan mógł rozwinąć ten skrót, co on oznacza? Aufklärungsabteilung Sieber der Vierpanzerdivision, 7 Batalion Rozpoznawczy 4. Dywizji Pancernej Wehrmachtu, wrzesień 39. Ten pojazd, w którym pan w tej chwili siedzi, pojazd pancerny, co to jest za maszyna? Czy takie maszyny brały udział w walkach tutaj pod Łomiankami w 1939 roku? To jest jeżdżąca i działająca replika samochodu pancernego niemieckiego KFZ-13. Był to samochód pancerny produkowany od 1933-1934 roku. W jednostkach pancernych niemieckich Wehrmachtu był używany do celów szkoleniowych. Przygotowywali się Niemcy do II wojny, do Blitzkriegu, trenowali na tym taktykę szybkiej wojny. Natomiast we wrześniu 1939 został wcielony do praktycznie jednostek pierwszoliniowych i służył w batalionach, w plutonach rozpoznawczych, dywizji pancernych, dywizji piechoty.
Proszę powiedzieć, czy nie spotyka się pan czasem z jakimiś zarzutami, z jakimiś problemami, odtwarzając postać, jak to się często mówi, ciemnej strony mocy, tak? Wcielając się w postać niemieckiego pancerniaka. Nie, społeczeństwo jest ciekawe historii Polski. Chcę zobaczyć, jak 70 parę lat temu to wszystko wyglądało. Bardzo pozytywnie widzowie reagują, zadają mnóstwo pytań, chcą się dowiedzieć o historii, o tym, co się działo. Także jesteśmy przyjmowani normalnie. My nie ukrywamy, do pokazów takich odtwarzamy żołnierzy niemieckich, ale jako członkowie stowarzyszenia odtwarzamy też jednostki polskie. Zajmujemy się I wojną światową, prowadzimy szeroko rozumianą działalność historyczną. I jeszcze parę pytań związanych z mundurem, w który jest pan odziany. Te elementy na kołnierzu, czyli trupie srebrne, trupie główki, często mylone są z oznaczeniami jednostek SS. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Czarny mundur i srebrne trupie główki. Czarny mundur, wiadomo, jednostki techniczne, pancerne, łatwo się ubrudzić smarem, sadzą jakimś, zanieczyścić sobie mundur, dlatego mundury są czarne. Natomiast tak zwane trupie czaszki na mundurach pancernych jest to jak gdyby kontynuowanie tradycji husarii niemieckiej, pruskiej z okresu przed I wojny światowej i I wojny światowej. Charakterystycznym elementem pancerniaka niemieckiego we wrześniu 1939 roku jest specyficzne nakrycie głowy, jest to beret pancerny, nie hełm, nie, tylko takie dziwne troszeczkę nakrycie. Ten mundur to jest mundur żołnierza piechoty niemieckiej. No w zasadzie tak, ale on był też używany w jednostkach pancernych równolegle z mundurem pancernym. W zasadzie załogi samochodów pancernych miały w dużej części mundury piechoty z obszyciami, z wyłogami jednostek pancernych. Czy mógłby pan coś powiedzieć na temat porównania, wyposażenia, umundurowania żołnierza polskiego i żołnierza Wehrmachtu, takiego zwykłego Schutze niemieckiego? To było lepsze, gorsze? Ciężko to określić. Niemieckie umundurowanie i wyposażenie było raczej bardziej praktyczne w polu, ale minusem Niemców była skóra. Bo skóra jest materiałem nietrwałym, sucha pęka, a mokra się rozciąga, wiadomo. No, generalnie trzeba było ten sprzęt dużo bardziej dbać. Polskie oporządzenie jest parciane, więc wytrzymalsze. Tylko tyle, że żołnierz polski miał dużo więcej tego oporządzenia na sobie, bo dźwigał no, niemalże 30 kg. Także jeżeli chodzi o użyteczność w polu, w zasadzie niemieckie wyposażenie lepiej się w tej kwestii sprawuje. Natomiast no wiadomo, trzeba o nie bardziej dbać. A kwestia maskowania, bo nawet tutaj patrząc na te mundury rekonstrukcyjne, polskie i niemieckie, widać, że polskie mundury, czy to sukienne, czy drelichowe, są pokryte lepszym barwnikiem, czy nasączone lepszym barwnikiem. Tak przynajmniej dla mnie to wygląda. Lepiej wtapiają się w teren. No to też akurat ciężko oceniać, bo to tak naprawdę nie mamy na sobie kompletu wyposażenia niemieckiego, bo jednostki niemieckie miały jeszcze tak zwane płachty przeciwdeszczowe zwane celtami. No i generalnie w dużej mierze były używane. Jeżeli chodzi o maskowanie, ta sztuka akurat w niemieckiej armii była bardzo rozwinięta, bo przykładali Niemcy dużą wagę, zwłaszcza w oddziałach rozpoznawczych, do maskowania naturalnego. Byli elastyczni w tej materii. Natomiast no, Polacy może trochę mniej. Ciężko to oceniać, bo to w zależności od terenu, na jakim się walczy, te mundury się inaczej prezentują. Od pewnego czasu w środowisku rekonstrukcji historycznej dostrzeżono potrzebę zajęcia się także innymi aspektami przeszłości, nie tylko wojskiem. Kilka lat temu powstała w Mławie, jako pierwsza w Polsce na tak dużą skalę, duża grupa rekonstrukcji historycznej ludności cywilnej, sformowana początkowo na potrzeby tamtejszej rekonstrukcji bitwy pod Mławą we wrześniu 1939 roku. Od tamtego czasu w przeróżnych widowiskach historycznych biorą oni udział, pokazując, że wojna, II wojna światowa, to był dramat nie tylko żołnierzy, ale w znacznej mierze cywilów, kobiet, dzieci, starców. Thank you.
Niemieccy piloci cieszyli się absolutnym panowaniem w powietrzu i mogli praktycznie bezkarnie ostrzeliwać bezbronnych cywilów na zatłoczonych polskich drogach. W ten sposób zginęły tysiące ludzi. Działania niemieckiego lotnictwa wymierzone w bezbronną ludność cywilną, nie mające nic wspólnego z żadnymi konwencjami wojennymi, nie były dziełem przypadku, pomyłkami wojennymi, lecz w pełni zaplanowaną, wykalkulowaną akcją, mającą steroryzować i zastraszyć Polaków. Panie Pawle, jeszcze takie pytanie natury bieżącej. Coraz częściej pojawiają się głosy dość krytyczne w stosunku do organizatorów rekonstrukcji historycznej, że jest to krwawy spektakl, granie na jakichś takich mrocznych emocjach. Jak pan to widzi jako twórca tych widowisk? Te zarzuty właśnie padające z tej, w moim odczuciu, lewej strony i mrocznej strony mocy. Ja w ogóle uważam, że to ludzie decydują o tym, co jest dla nich dobre, co złe. Jeżeli tu przychodzi 10 tysięcy widzów, to znaczy, że oni są złatnieni tego typu widowisk, ale to nie oznacza, że te widowiska zastępują wszystkie, całą politykę jaką historyczną. To jest pewien z elementów. Kościół katolicki od ponad 2000 lat w każdą Wielkanoc przypomina Drogę Krzyżową, prawda? Która jest dla nas wszystkich, dla tych, którzy są wierzącymi, pełnym takim odtworzeniem wydarzenia rzeczywistego z tamtej przeszłości. I nikomu się to nie nudzi. A ba, każdego roku każdy, kto jest na Drodze Krzyżowej, odnajduje w tych elementach tego, jak obserwuje tę Drogę Krzyżową, odniesienie jakieś do siebie. Ja bym chciał, żeby ci ludzie, którzy są tutaj, też odnaleźli jakieś odniesienie do siebie, do własnej przyszłości, teraźniejszości albo przeszłości. I to by było chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego.